bardzo pięknej i długiej historii tego szpitala, ale jest również okazją do przypomnienia wspaniałych postaci. To osoby, które nie tylko pracowały, tworzyły historię tego szpitala, ale również tworzyły jego wizerunek na zewnątrz, a przede wszystkim przyznawały się do niego, podkreślały swój związek. Chciałbym życzyć, by Państwu nie zabrakło tych możliwości, aby ta instytucja mogła się rozwijać, po pierwsze, a po drugie, by zawsze najwyższą wartością został człowiek, człowiek chory. W imieniu społeczności Collegium Medicum i całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pragniemy złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 75-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 imienia doktora Jurasza Bydgoszcz. 75 lat pomyślnej działalności tej cenionej bydgoskiej placówki jest powodem do wielkiej dumy, satysfakcji, zarówno dla tych, którzy tworzyli jej historię oraz budują dzisiejszy kształt i wizerunek, jak i dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Myślę, że tak mogę i muszę powiedzieć, drogie koleżanki i koledzy, bo przecież ciągle jestem pracownikiem naszego kochanego Jurasza, bo inaczej o w tym szpitalu mówić nie potrafi i nie potrafi inaczej myśleć. W naszym szpitalu poznałem wielu wspaniałych, nadzwyczajnych ludzi i muszę powiedzieć, że to był zawsze dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność móc obserwować, móc uczyć się od kolegów, móc patrzeć, w jak wspaniały sposób wykonują swój zawód. Stoję tutaj jako potencjalnie przyszły pacjent. Jak szpital działa, jak wielu lekarzy wspaniałych i wiele, głównie pań, ale i panów zajmujących inne ważne stanowiska, pielęgniarek, salowych, swoją wspaniałą służbę i misję w tym szpitalu wypełnia. W takim szpitalu jak państwa tradycja łączy się z nowoczesnością i innowacyjnością. Tutaj naukę znakomicie przekłada się na praktykę medyczną. Setki dobrze wykształconych medyków, świetna opieka lekarska, nowoczesny sprzęt i systematyczna rozbudowa placówki świadczą o tym, że państwa szpital nadal ma na wielu polach jest numerem jeden wśród lecznic kujawsko-pomorskich. Wysokie oceny lecznicy to połączenie dwóch wartości. Sprawne zarządzanie oraz świetny zespół. Następujące właśnie odznaczenia. Nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej złoty medal za długoletnią służbę oraz srebrny medal również za długoletnią służbę. Będzie to odznaka honorowa za zasługi dla ochrony zdrowia nadana przez ministra zdrowia. Następnie nadany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego medal marszałka Unitas Durat Palatinatus Kujawiano-Pomeraniensis. Nadana przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odznaka za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nadany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy. I nadany przez Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego medal jubileuszowy z okazji 75-lecia Szpitala Antoniego Juraszy. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego medalem złotym za długoletnią służbę zostają odznaczeni pan Andrzej Adamowicz, pani Maria Baczyńska, pani Maria Bogdan, pani Grażyna Dymek, pani Małgorzata Giermakowska, pan Wojciech Hagner.